prądy techniczne samochodów wstrzymane. Tak było w środę w wielu polskich miastach. Stacje diagnostyczne nie obsługiwały klientów. To protest, do którego dołączyło kilkaset stacji kontroli pojazdów z całego kraju. Diagności, którzy wzięli w nim udział, nawet jeśli przeglądy robili, to nie wprowadzali ich do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Głównym celem protestu było zwrócenie uwagi na fakt, że cena przeglądu nie rośnie od 19 lat i cały czas wynosi 98 zł. Wszystkie szkolenia w naszym zawodzie są dodatkowo płatne, więc jeśli pracodawca tego nie zagwarantuje, my sobie musimy to zagwarantować. Nie mamy czegoś takiego, jakichś biuletynów wydawanych, gdzie są jakiekolwiek informacje, gdzie musimy po prostu na własną rękę ponosić swoją wiedzę, swoje kwalifikacje i dostosowywać do aktualnych warunków na rynku. Jak wiemy, motoryzacja przez 19 lat zmieniła się diametralnie i to w naszej gestii jest to, abyśmy byli cały czas na czasie i po prostu wiedzieli, jak postępować z kolejnymi nowymi zagadnieniami w motoryzacji. Jak mówią właściciele stacji diagnostycznych, nie stać ich na finansowanie szkoleń pracowników, ponieważ koszty samego prowadzenia działalności są coraz wyższe. Niezmieniane od 2004 roku ustawowe ceny badań technicznych pojazdów ograniczają również inwestowanie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań. Do tego dochodzi inflacja i rosnące wynagrodzenia. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że z tej opłaty 98 zł za badanie samochodu osobowego 1/3 to są podatki, właśnie podatek VAT i podatek dochodowy. Przedsiębiorcy z badania samochodu osobowego zostaje niecałe 64 zł i z tego, co zostanie, musi pokryć wszystkie koszty. Mam od początku roku już 5 wystąpień z tego powodu, że przedsiębiorcy zamknęli stacje kontroli pojazdów, już doszli do wniosku, że nie mają z czego dokładać. Problemy finansowe dotykają szczególnie tych stacji, które poza badaniami technicznymi nie świadczą dodatkowych usług. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego za cenę przeglądów wskazuje, że sytuacja diagnostów szybko się nie poprawi. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie rozważa podwyższenia opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Procedowany w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez uszczelnienie systemu badań technicznych. Prace legislacyjne nad rozporządzeniem regulującym wysokość opłat za badania techniczne pojazdów będą mogły zostać podjęte po ustaleniu ostatecznej treści przepisów procedowanej ustawy i uchwaleniu jej przez Sejm i Senat, pisze rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Diagności uspokajają kierowców. Wszystkie badania techniczne wykonane w środę 26 kwietnia są ważne. Masowo zostały przesłane do CEPiK jeszcze tego samego dnia o godzinie 12. Chodziło o zawieszenie pracy systemu i tym samym zwrócenie uwagi ministerstwa na problem ceny przeglądu. Jeżeli jednodniowy protest nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, diagności zapowiadają jego eskalację i nawet wyjście na ulicę. W pobliżu Warszawy powstanie pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania i Gromadzenia Danych w chmurze. Informację przekazał podczas ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego, globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać. Skorzystać dlatego, że w Polsce zgromadziło się ogromnie dużo talentów informatycznych, programistów komputerowych, inżynierów, software developerów, ale także specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Chmura to nie tylko baza danych, ale przede wszystkim zbiór nowoczesnych technologii, które pozwolą edukować ekspertów i rozwijać ich kompetencje. And so it's with great privilege. Cieszymy się, że Microsoft będzie wzmacniał możliwości przetwarzania w chmurze w Polsce i że będzie rozwijać polską dolinę cyfrową. Przetwarzanie w chmurze to teraz technologia, która jest dostępna dla wszystkich firm działających w Polsce. Jest to technologia, która pozwala zaoszczędzić środki finansowe, zoptymalizować działalność. Technologia, która przyciągnie globalne firmy do Polski. To technologia, która pozwala polskim firmom skorzystać z najnowszych możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki temu organizacje rządowe, pozarządowe, ale i przedsiębiorcy będą mieć łatwy dostęp do danych. Będą mogli wprowadzać innowacje rozwiązania technologiczne, tworząc konkurencję na rynku cyfrowym. To tak zwana rewolucja 4.0. Uruchomimy wart 700 milionów euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową. W czasach drogiego pieniądza, w czasach wywołanego kryzysem na Ukrainie, wojną wywołaną przez Rosję, drogiego pieniądza, my zaoferujemy jedne z najtańszych instrumentów na rynku właśnie dla tych,
którzy będą chcieli swoje firmy transformować w stronę chmury. Chmurowe centrum ma powstać w trzech niezależnych od siebie lokalizacjach, z których każda będzie miała swoje centrum danych. Polska Dolina Cyfrowa ma powstać w ciągu 4 lat. Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech chce pozwać Prawo i Sprawiedliwość za wykorzystanie hasła Polska jest jedna w kampanii wyborczej. Chodzi o to, że Piech założył partię, która nosi właśnie taką nazwę. Została już zarejestrowana. Zastanawiam się, czy aż tak bardzo obawia się, na to wychodzi, że się bardzo obawia PiS tego oddolnego ruchu. Ruchu, którego już dzisiaj tak naprawdę, moi drodzy, nie da się zatrzymać, bo się bardzo mocno rozwija, więc ten strach jest bardzo duży. Na razie Piech wysłał Prawu i Sprawiedliwości przedsądowe wezwanie do zaprzestania używania tego hasła. PiS zaczęło go używać w miniony weekend, kiedy w Janowie Lubelskim rozpoczęła się seria spotkań podsumowujących 8 lat rządów tej partii. Mamy szansę, tak jak to niedawno mówił szef angielskiej Labour Party, mówił to z przerażeniem, ale my nie mamy powodu się z tego powodu przerażać, że w 30 roku polska rodzina będzie miała więcej niż angielska. No, ja dobrze życzę Anglikom, ale jeszcze lepiej Polakom, żeby tak było. I na to jest szansa. W środę obecny prezydent Siemianowic Śląskich zapowiedział także, że w najbliższych wyborach parlamentarnych ma zamiar ubiegać się o mandat poselski. Zamierza startować z listy swojej partii Polska jest jedna. Policjanci z katowickiego tzw. Archiwum X rozwiązali sprawę zabójstwa, do którego doszło w listopadzie 2005 roku w Zabrzu. Nieznani przez lata sprawcy podczas libacji alkoholowej udusili swojego znajomego. Ciało było zwinięte w dywan i częściowo nadpalone. Jak później wykazała sekcja, do zabójstwa doszło poprzez uduszenie, a następnie po śmierci sprawca, bo w tamtym momencie jeszcze tego nie wiedzieliśmy, próbowali spalić ciało 50-latka. Zatrzymani 39, 60 i 65-latek byli typowani na sprawców zabójstwa, ale mieli mocne alibi. W 2022 roku pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gliwicach zespół do spraw przestępstw niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej wrócił do tej sprawy. Zostają przeprowadzane nowe badania laboratoryjne. Musimy mieć świadomość tego, że technologia, nauka poszła do przodu i chociażby przy badaniach biologicznych, badaniach DNA, to co kiedyś było nieuchwytne, to co kiedyś było nie do wykrycia na dowodach rzeczowych, prawda, w tej chwili staje przed nami otworem. Właśnie ta nowoczesna technologia pomogła rozwikłać sprawę śmierci 50-latka. Kiedy policjanci zapowiedzieli jednemu z podejrzewanych, że przebadają go wariografem, ten zaczął mówić i przyznał się do zabójstwa. W konsekwencji zostali zatrzymani pozostali sprawcy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Linia Wizz Air wprowadza usługę, którą można określić jako bilet miesięczny na latanie. To 6-miesięczne plany abonamentowe, które pozwolą na podróże zagraniczne za stałą miesięczną opłatą. Na razie Wizz Air będzie testował takie rozwiązanie na wszystkie loty międzynarodowe w Polsce i krajowe we Włoszech. This is gonna be a great economic offer. To będzie świetna ekonomicznie oferta dla osób latających często. To prawie jak bilet okresowy, którego używamy w transporcie publicznym. Warunki szczegółowe zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach. Wtedy dokonamy ogłoszenia i przedstawimy, jak to będzie działać i funkcjonować. Cały duch i pomysł jest skierowany do lojalnych klientów i osób podróżujących często. Z Multipass, bo tak nazywa się oferta przewoźnika, będzie można korzystać już od maja. Na razie jednak nieznane są ceny i inne szczegóły dotyczące oferty. Wiadomo już natomiast, że Multipass będzie można kupić i odnowić pierwszego dnia każdego miesiąca, a polecieć najwcześniej po 5 dniach. Taka oferta może wpłynąć na ruch pasażerski w Katowicach-Pyrzowicach. W przypadku Katowice Airport pierwszy kwartał 2023 roku był rekordowy. Obsłużyliśmy 794 tysiące pasażerów. To aż o 82 tysiące więcej w porównaniu z dotychczas rekordowym pierwszym kwartałem 2018 roku. No i celujemy w tym roku w przekroczenie po raz pierwszy w historii lotniska granicy 5 milionów pasażerów w skali roku. Widzimy, że przewoźnicy także starają się napędzać ten ruch, szukając nowych, atrakcyjnych dla pasażerów rozwiązań. Gdy podróżujący zdecyduje się na Multipass i opłaci abonament, jego konto zasilą specjalne tokeny, które będzie można wymienić na bilety lotnicze.